Pintos i witam na kolejnym koncercie z cyklu Drescher Jazz. Gwoli przypomnienia, organizujemy te koncerty już od 5 lat i dzięki pomocy Centrum Łowicka, Centrum Kultury Łowicka, dzięki ogromnej pomocy Stomuru, dzięki pomocy Urzędu Dzielnicowego udaje nam się impresariatowi artystycznemu Jacek Gintos prowadzić. Sto artu. Ja powiedziałem Stomuru? Sto artu, proszę Państwa. Ale Stomur też. Ale Stomur też ma tam coś do czynienia, bo oni się tak tam mieszają między sobą. Człowiek nie może dojść do porozumienia. Dopóki nie zobaczy, co wpłynęło na konto, to wtedy wiadomo od kogo. Ja wszystko słucham. Wszystko słucham. Dobrze, no już zamazane. No dobrze. Dzisiaj Oldtimers. A jak tam, kto gra i dlaczego, to już potem Zbyszek Konopiński powie. Dziękuję. Dzień dobry, dobry wieczór. Po pierwsze, to jesteśmy dumni, że Państwo wybrali jazz, a nie jakiś wyjazd taki byle jaki gdzieś nad wodę, czy jakiś na jakąś plażę. Namordowanie komarów. Coś obrzydliwego. Jazz jednak ja mam pierwsze miejsce. Dzień dobry Państwu. Brawo! Ja może później powiem, co, kto gra dla Państwa dzisiaj, ale powiem tylko, dlaczego wybraliśmy sobie pierwszy utwór. Po prostu dlatego, że on się nazywa Sunday. No ale to prawie Sunday. No. Taka wigilia. Sunday. Wigilia Sunday. One, two, one, two, one.
Dziękujemy bardzo. No to teraz już powiem. Powiem, kto dla państwa dzisiaj występuje. Jurek Galiński na klarnecie. Jurek Kuszakiewicz na trąbce. Paweł Tartanus, banjo i wokal. Będzie wokal, będzie. Na razie nie było, ale będzie. Wojtek Kamiński, piano. Andrzej Zielak, kontrabas. Bogdan Kubik, perkusja. No i moje nazwisko, Tyczek Konopczyński, na fuzonie. No więc po tym Sandeju zagramy utwór When You Sleep Time Down South. Ale taka ciekawostka, państwo pewnie pamiętają nazwisko Louis Armstronga, prawda? I otóż ten pan, grając swój koncert, rozpoczynał bardzo, bardzo często właśnie tym utworem. Piękna balladka.
Dziękujemy bardzo, Paweł Tartanus. Aha, Karolina in the morning. Właśnie, czy to jest Karolina, pani Karolina, czy to stan Karolina? Bo jeżeli pani Karolina nad ranem, to nie wiem, jak ta pani wygląda. Karolina in the morning. A może w stanie Karolina? Podzielić. Byliśmy dwa dni temu z kolegami na
na takim spotkaniu i to jest autentyk, to żaden dowcip. I pewien człowiek do swojej pani mówi: słuchaj, a czy ty masz w ogóle biust? No mam. No to czemu nie nosisz? Autentyk. Glory of love, a propos. Odważny facet. Ale po połowie społeczeństwa. Ja tego nie mówiłem. Rozpowiadasz. Ja nie noszę. Dawaj. Czyli nawiązując do tematu glory of love. Proszę was. Można? Raz, dwa.
Oczywiście, że ja zapomniałem o czymś takim. No proszę państwa, można tańczyć, oczywiście. Można tańczyć, wszystko można robić. A ja coś, czy ty... bo myślałem, że może zapraszasz tam do kawiarni, albo... Nie, to nie. Ciebie, ale potem. Potem. Ja myślałem, że to... do tańca. Nie, dzisiaj nie. Jacuś, nie będziemy dzisiaj tańczyć. Jestem niepociągnięty. Aha, Rozeta, proszę państwa, Rozeta. To jest też jakaś pani, która się nazywa Rozeta. Takie imię sobie wybrałem. Tak. Tak. A ja zaśpiewam. Proszę. Masz coś przeciwko? Nie. Raz, dwa. Thank you.
dziękujemy. Boguś Kulik, perkusja. Mój syn z pierwszego małżeństwa. Panie chłopak. Jak mój przyjaciel mawiał, Tadeusz Federowski, mozory pylą. A dlaczego to, a dlaczego ja to mówię? A, bo państwo nie wiecie. Mianowicie w przyszłym... Państwo nie wią. W przyszłym roku będziemy hucznie obchodzić 50-lecie naszego istnienia. I... Dziękujemy bardzo. Nie wszyscy w 65 roku zaczynali, ale właśnie dlaczego mówię o tych mozorach. Ja zacząłem w 65, ale po raz pierwszy mi się zdarzyło. Ale o grze, o Oldtimersa. A, mówię. Tak, przepraszam, ja o tym mówię. Otóż między nami jest założyciel Oldtimersów. On tak właśnie wygląda, jakby był młodzieńcem, ale to było w 65 roku zeszłego stulecia. Wojtek Kamiński. Ja zacząłem współpracę bardzo późno, bo w 72, ale też nieźle. Dziękujemy bardzo. Aha, zaczniemy teraz bluesem. Nie byłoby koncertu bez bluesa. Bill Street Blues. Oczywiście każdy wie, co to znaczy Bill Street. To jest po prostu nazwa ulicy w Nowym Orleanie. Ulica Świętego Billa, tak. Ja już zacząłem, no.
Troszeczkę będzie szybciej. I Found New Baby. To jest oczywiście tytuł. Tytuł utworu. I Found New Baby. No niestety. Za siebie, dziadek. A ostatnia niedziela. Sobota. Ta sobota, przepraszam. To jutro. Uwaga.
Dziękujemy. No właśnie. 49 lat zespół. Jeszcze żyjemy. Mam nadzieję, że w tym samym składzie będziemy obchodzić hucznie 50-lecie za rok. Mnie nie zależy, ja mogę do setki pociągnąć. If I could be with you. To znaczy, że ja zaśpiewam. No niestety. Czyli jakby ktoś z Państwa chciał zatańczyć, to w tonacji B-dur no gramy. Właśnie. Przystępna tonacja do tańca. Proszę. Raz, dwa.
be right, love you long. I want you to know. And I wouldn't go. I told you, honey, how I love you so. If I could be with you, oh, just one hour tonight. If I was free to do all the things I might. Marynarkę naszą kochaną witamy. Spóźniona, bo spóźniona, ale przyszła. Kapitanów słodkich wód i likierów. No to co? I'm crazy about my baby. To znowu jest niestety tytuł. I'm crazy about my baby. Pomarzysz dobra, że... Coś mi opada. Opada ci? Musisz się przekręcić. Opada mu, ale to normalne w tym wieku. Te mikrofony są tak stare, że opadają. Dobra, uważaj. No dobra, gratajcie dalej, no. Zbyszku, przestań. Kochajmy wszystkich, siebie również. Uważaj. I'm crazy about my baby. Oj, będzie się działo. Uważaj. Raz, dwa. Dziękujemy. Troszeczkę zwolnimy tempo. Motten Swing.
Oczywiście, już państwo się domyślają, kto napisał utwór Motem Sweet. Pan Motem. Generał Szczerczewski. Bierzemy tempa. Mianowicie Sweet Georgia Brown. Państwo wszyscy znają ten utwór, znają, ale my gramy trochę nietypowo. Przynajmniej początek będzie zupełnie nietypowy. Nikt się nie będzie spodziewał. Nikt się nie spodziewa tego. Nie, nawet, nawet nie. My.
Jeszcze może przypomnę, kto dla Państwa dzisiaj grał. Jeszcze zagramy troszeczkę. Jurek Kuszakiewicz na trąbce. Jurek Galiński na klarnecie. Wojtek Kamiński na pianie. Paweł Tartanus banjo wokal. Andrzej Zielak kontrabas. Boguś Kulik perkusja. Zbyszek Konopczyński moje nazwisko. Dziękujemy bardzo.
A taki tytuł pod trochę wiele mówiącym tytuł. Tak, bye, Blackbird. Bye. Dlaczego skracasz koncerty? Nie skracam. I liczymy na bis. Ale długi. Słucham? Długi bis. Jasne. My zawsze gramy długi bis. Ja wiem, że czasami nawet. Ja wiem, że gracie u księdza Wurla. A zapraszamy wszystkich dzisiaj, tak, na 20:30 do Urli. Tak. Piękny koncert. Grażyną Łobaszewską będzie śpiewać. Tak. Ale to nie znaczy, że dzisiaj nas... Jacuś, ciebie też zapraszamy. Nawet, 10 minut nawet... jeszcze, poproszę. Bardzo długi bis. Do zachodu słońca. Ale bis to muszą państwo wyklaskać. To wyklaskajcie. Na razie gramy bez bisu. Bez bisu. Nie, proszę nie klaskać. Nie. Teraz gramy bye Blackbird. Bez bisu. A widział pan. No. A no właśnie. Zostałem zrobiony. Sam pan się zrobił. Sam się pan zrobił. Dziękuję. Ale będziemy za to mieli 10 minut. Sweet so cheap.
Jest humor. O, nawet słyszę bis. To muszę Państwu powiedzieć. Tak. Ja muszę Państwu powiedzieć, że przygotowaliśmy się dzisiaj specjalnie na koncert w Urlach, który organizuje ksiądz Wieńkowski i zagramy pieśń kościelną. Nie, pieśń kościelną. Nie Ave Maria. Tym razem nie będzie Ave Maria. To będzie zupełnie inny tytuł. Będzie to pieśń kolorowych obywateli Stanów Zjednoczonych na południu, w Stanach na południu Ameryki i nosi tytuł Preacher. I to jest autentyczna pieśń kościelna. Trochę to będzie brzmiało inaczej, niemniej tak to jest. Gospel, ma pani rację, brawo. Preacher, czyli kaznodzieja. Alleluja, radujmy się, żyjemy, jesteśmy szczęśliwi. Pierdziu pieniądze, aby zdrowie było. Uwaga, preacher, raz, dwa, hop, pa, pa. This is true. He trumped his horn, but all the way he knew. There in the pulpit, horn in his hand. Then gentleman that takes you to the promised land. Oh yeah, call him the preacher. This is true. To the promised land.
Na scenie polskiej i najstarszy, ale to po cichu. Ale najmłodszy duchem. Duchem młodzi. Najmłodszy duchem. Proszę, jak ja mam serce, ci duże, wielkie. Duże. Będę pokazywał. Dobrze. Nie, to nie pokaz. Dobra, proszę państwa, dziękujemy raz jeszcze. Dziękujemy państwu, cieszymy się, że państwu się to podobało. Naprawdę, jesteśmy wzruszeni. Jakby co, to chętnie wrócimy tu jeszcze kiedyś. Za rok powiedział, za rok. No, to takie, takie są możliwości imprezariatu artystycznego. Proszę. A teraz do Urli, proszę. Do Urli, do Urn, tak? Do Urli, przepraszam. Do Urli. Przy okazji, mamy jeszcze parę płytek, to jak ktoś jest zainteresowany, to prosimy do tego pana, który na klarnecie grał. To on tutaj chętnie z państwem A ja zapozna. Dziękuję państwu bardzo za wspólnie spędzone urocze popołudnie z zespołem Oldtimers. Zapraszam na następny koncert z cyklu Drescher Jazz. Za tydzień, 26 lipca, wystąpi Szymon Łukowski Quartet. Bardzo przyjemna muzyka, trochę inna, nie taka muzyka radosna, ale też fajna. O tyle interesująca, że tam będzie wykorzystany wibrafon, co jest nie taką częstą w ostatnim okresie czasu z historią. Natomiast ja jeszcze mam do państwa jeszcze jedno zaproszenie. Na Śmietankę Łowicką do Centrum Kultury Łowicka na przyszły piątek, 25 lipca. Tomasz Bielski, Jazz Orkester plus soliści, muzyka musicalowa, muzyka filmowa, między innymi przypomnimy sobie muzykę z filmów o Jamesie Bondzie, dlatego Bondzie, 50 lat od kiedy pierwszy film Jamesa o Jamesie Bondzie został nakręcony.